Gruzja to są lata 90. w Polsce w motoryzacji. Oni zaczynają się uczyć i rozwijać rynek motoryzacyjny. Ja przypominam, jak ja w latach 90. sam naprawiałem samochód w garażu. I oni są na tym etapie. I teraz dla rynku motoryzacyjnego, dla polskich firm z branży motoryzacyjnej, z części zamiennych, z lakiernictwa, z całej tej otoczki remontów samochodów, Gruzja zaczyna się robić taką perełką w rynku motoryzacyjnym. Dlaczego? Dlatego, że w Europie już my to zrobiliśmy. Podzielmy się tym w Gruzji, podzielmy się tym w Azerbejdżanie, w Kirgistanie, w Tadżykistanie, bo oni tego oczekują. I teraz jeżeli ktoś wchodzi na rynek kaukaski poprzez Gruzję, a Gruzja jest naprawdę rynkiem zliberalizowanym gospodarczo i przyjaznym dla biznesu i dla rozwoju biznesu, no to na co my czekamy? Ja zachęcam przedsiębiorców, zachęcam różne branże do tego, żeby właśnie przyjechały, poznały smak tej Gruzji, zainwestowały, a państwo jest przygotowane na to, żeby pomóc dla danego przedsiębiorcy. Uwaga, nauczyć ich tej technologii, którą my posiadamy, żeby oni mieli ten sam poziom.